Radom jak Radom będzie gospodarzem starcia 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, w którym rywalem będzie Lech Poznań. Pojedynek odbędzie się jednak nie w Radomiu, a w Sosnowcu. Stadion Ludowy posiada bowiem podgrzewaną murawę, a obiekt przy ulicy Narutowicza w Radomiu takowej nie ma. Zieloni mocno trenowali w ostatnim czasie, aby jak najlepiej zaprezentować się z rywalem z PKO Ekstraklasy. Będzie to dla nich pierwszy pojedynek o stawkę w 2021 roku. Radomianie jednak nie mogli trenować na naturalnej murawie, a korzystali z boisk ze sztuczną nawierzchnią. Na takiej też rozgrywali sparingi. Jedna rzecz, która martwi, no to wiadomo, że no mamy problem teraz z trenowaniem na naturalnej nawierzchni. Tak, wiemy, że mecz będzie odbywał się na naturalnej nawierzchni, no i to jest dla nas w tej chwili duży problem, bo wiemy, że Lech gra, trenuje na normalnych płytach, natomiast my w tej chwili jesteśmy na sztucznej i no nie zapowiada się, żebyśmy gdzieś tam teraz zeszli z tej sztucznej nawierzchni. No i to może być troszeczkę problem, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie do tego meczu. Początek meczu Radom jak Radom Lech Poznań w ramach 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski w czwartek 11 lutego o godzinie 20:30.